Your moment. Sorry, but I like to stay at home. Oh, cool. I got you by the door. Why are you so hard? Dobra. Dwie śruby trzeba będzie odkręcić. Ja sobie na początek tylko poluzuję, żeby się dostać. Do tej śruby. O, do tej. Tutaj trzeba będzie taki kapsel zdjąć i odkręcić tą śrubę. A więc najpierw sobie tam troszkę poluzuję, a potem wezmę, odkręcę sobie tą śrubę. No i spadaj. Przywitaj się ładnie. Jestem nowym członkiem rodziny i mnie wszystko interesuje. Już spadaj. Już poszedł stąd. No już. Ale tam. Spryskam sobie wcześniej WD, żeby się łatwiej ją odkręciło. Okej. Śmierdzi to? To trzeba zdjąć. To jest taka nakładka gumowa. O, jest. A ja się tam wbiłem do środka. Dobra, jest. Kapsel zdjęty, potrzebuję teraz WD-40. Prysnę sobie, żeby się troszeczkę namoczyło i może puści. A, puściło. Też puści. Że robota bez mota i bez WD-40 oraz pieńka nie miałaby sensu. Ale fart. Samochód mi się przesunął. Ale na szczęście oparł się na pieńku. Ale fart. Dobra, podniosłem jeszcze raz. Wysunąłem to bardziej. To miejsce. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu zabezpieczenie już jest. Gdybym miał mi polecieć, to tam zawsze jest pewność, że nie poleci mi. Lepiej się zabezpieczyć pieńkiem. Nie na wszelki wypadek podczas właśnie podnoszenia sobie koło wsunąć pod samochód, w razie czego gdybyście stali gdzieś na jakieś nierówności, to wam może polecieć samochód z podnośnika w bok, no i wtedy może wam zniszczyć i podnośnik, a być może jeszcze coś wam przestanie, więc lepiej się w ten sposób zabezpieczyć na wszelki wypadek. Byście nie widzieli, gdy załączę lampę. Teraz jest liść. Liść porządny. Ciach, wciskamy. W ogóle to uwielbiam te nowe klucze, bo wystarczy wcisnąć tutaj taki dzyndzel i wkładamy sobie klucz, klucz z grzechotką, także to jest akurat zajebista sprawa. No i ta przedłużka generalnie pomoże mi rozwiązać mi problem. O kurwa.
kurwa, mocno przykręcona. O kurwa. Trzeba przełożyć. Albo jebane. Teleskop nam się opuścił. Widać? Myślą? Elegancko. No i teraz, żeby go wyjąć. Wciskamy. Nie, że mi się wydaje, że wciskam. Tak. Odwalić. O. O, tak. Nie chcę, żeby tak wyszedł. I tu go wyciągamy. O, tak, w ten sposób. Teraz tak. Trzeba zdjąć ten grzybek. Śrubokręt. Okej. Okay. I tu mamy taką śrubę. Trzeba ją odkręcić. Do tego jest potrzebny taki specjalistyczny klucz. Takie coś. On jest taką nasadką. Może pokażę bliżej. Nie wiem, czy będzie widać. To, może tak to, ten środek, nie, musi nam wejść na tą śrubę. O, gdzie to widać? No, ustaw się, ostrasz. O, na tą śrubę musi wejść. Także to będzie akurat łatwe. Tu nakładamy sobie tą śrubę. No najlepiej byłoby to robić w bimadle. Jak ktoś nie ma, można spróbować w domu, w garażu. To nakładamy to na śrubę. No i teraz trzeba to będzie gdzieś złapać i przykręcić. No i ja idę do bimadła. A więc tak, nie wiem, czy to będzie widać. Ja zabrałem tutaj lepszego światła. Kręcamy sobie wymadło. Tyle ile. Damy radę. Po prostu złapać sobie tą blachę. Żeby się nie kręciła na boki. Zakładamy nasz klucz. Tu na to do śrubce. Tak. Teraz tak. Z jednej strony musimy sobie zaprzeć. Z drugiej strony musimy kręcić ten klucz. Tak? Tak, tak, odkręcamy. I po prostu odkręcamy nam szczerą śrubę.
Zajmujemy sobie tą opaskę, wciskamy. O, tak. I ta opaska nam schodzi, zabezpieczająca. Tyle. Cała robota. Wkładamy ją od środka i łapiemy sobie tą naszą śrubą. Nową. O, mamy ją opakowaną. Teraz agencik. Na początku skorzystam z naszego klucza. Tu będzie nam szło bez oporów. Pięknie. Zapalmy. Kręcimy sobie nasz klucz. Jesteśmy pewni, czy wkręcamy śrubę. Można sobie zobaczyć. Wkręcamy ją na 100%. Musi się jeszcze upewnić, że nasz klucz złapał. Tą nasadkę przytrzymujemy i kręcimy sobie. Tutaj akurat jest płaski 22. Kręcimy sobie, aż się nam zablokuje. Nie za mocno, żeby tego gwintu co naprawdę nie zerwać. Ale na tyle, żeby to się trzymało. No i dobra. Trzeba jeszcze troszkę. No i teraz zakładamy sobie kapsel. Wcześniej możemy oczywiście prysnąć coś tutaj do środka. Ja użyję sobie tego sprayu konserwującego. I to powinno w zasadzie wystarczyć. Udali. I zakładamy sobie kapselek. O. Teraz tak. Trzeba go wcisnąć, żeby nam się zmniejszył. Na tyle, żebyśmy go sobie tam mogli włożyć. Mniej więcej tak. Do środka. Po skosie. Pamiętajmy, że on nam się cały czas będzie powiększał, więc trzeba go docisnąć na ile możliwości. Tak, żeby nie porysować sobie błotnika. Ok. Na ile możliwości oczywiście. Żeby pilnować, żeby nam się nie wysunął. Jego wkładamy tutaj w tą dziurę, którą musi nam przejść na zewnątrz. O, i tak to właśnie będzie. Jak już mamy, to tylko złapiemy sobie tam na górze. O, tam na górze sobie złapiemy śrubami, a potem sobie wyregulujemy dół. Dobra. Teraz tak. Tak.
pana. Jeszcze jedna. Nie wiem, czy to będzie widać. To mam tak jeszcze postawić. Okej. Tak. Trzeba zapewne zbyt drugą śrubę. Dobra, śruba za pana. Trzeba sobie wkręcić na tyle, ile możemy. Jak nam idzie palcami, to sobie wkręcimy palcami. A jak nie, to pomożemy sobie przed łóżką. I możemy sobie ułożyć grzechotki, żeby było szybciej. Dobra. Potem sobie to wyciągnę. I teraz bierzemy się za dół. No i dobra. Teraz tylko trzeba go sobie to wcisnąć. Na tyle, żeby nam śruba przeszła. Śrubo. A i pamiętajmy, żeby tutaj pomiędzy jedną, więc ten teleskop, a wahacz, weszła nam ta podkładka, nie? Bardzo ważne, bo o niej nie zapomnieć. Okej. Okay. Sobie włożę śrubę, żeby sobie potwierdzić. Dawaj. No, wciskamy teleskop. Wkładamy sobie podkładkę. Przeciągamy śrubę. I wkręcamy. Powinna nam iść lekko. Na początek na pewno będzie szło trochę wyżej niż normalnie. No i teraz sobie weźmiemy klucz. Grzechotkę. I taką małą przechodką sobie najpierw będziemy ją wkręcać. No, teraz lekko idzie, więc nie będzie problemu. Dobra, teraz sobie weźmiemy tym lepszym kluczem. Dobrze byłoby sobie użyć jakiś klucz nanometryczny, żeby mniej więcej sobie wziąć odpowiednią siłą. Tam będzie chyba 75 newtonometrów, ale jak nie mam tego klucza, to muszę sobie radzić czymś innym. Wezmę 75 newtonometrów, mam łap. Dobra, muszę chodkę sobie kupić. No tutaj trzeba jednak faktycznie dotknąć się trochę mocniej. Bo to jednak jest wasz wahacz. I trzeba trochę to dojebać. Dobra. Mamy 75 newtonometrów. Dobra, dokręcamy śruby na górze. I zakładamy koło. Okay.
wykręcone na stole. No i dobra. Wszystko w temacie. Jak tam klocki? Nie będzie widać pewnie. Może być, nie? Jeszcze, ale już proszą się o wymianę. Już cienizna. Tam już cienizna. Tarcza jeszcze w miarę. Next time. Dobra, zakładamy kapsle. Dawaj, co masz, łapie. Dawaj, klocka. Co zabrałeś? Kolorys, dawaj. To nie jest do zabawy. No i dobra, zakładamy te kapsle i kończymy zabawę. W ogóle to jest fajna latareczka, bo tak zgina się. Można ją sobie ustawić jak się chce. Można też, tu jest haczyk. Można ją też powiesić gdzieś, żeby nam sobie wisiała. Oprócz tiego światła, takiego dużego LEDowego, ma jeszcze to światło, takie latarkowe, byśmy chcieli sobie gdzieś zajrzeć. Kapitalna sprawa. A jeszcze tu ma żabkę. Także tam, gdzie nie można złapać na magnes, złapiemy sobie to na żabkę. Także lampeczka, gitara. A kosztuje tylko, no, zgadnijcie, 16 zł 99 groszy. No, to jest fajowa rzecz. No, fajowska. Dobra, jedziemy z tematem. Tego mi brakowało właśnie do napraw wszelkich takiego oświetlenia. I jestem doświetlony. I mogę sobie ustawić kąt tego światła. Kapitalne sprawa. Dobra, zakładamy te kapselki. Tak jak widać, kapsel pozakładane. Zakładamy koło. I po robocie. I tak, koniec. Właśnie zakończyłem robotę. I w sumie gdyby nie zestaw kluczy firmy Hilka i zestaw kluczy firmy Wreckman, to chyba bym nie dał rady. Także to muszę podziękować sponsorom tego projektu za umożliwienie mi zakupu teleskopu KF XLG. Także projekt w sumie na 5 minut, robota na 3 godziny, jeżeli nie mamy odpowiedniego klucza. Także kto nie subskrybuje mojego kanału, zapraszam do subskrypcji. Jeśli materiał się komuś przydał, łapka w górę dla zasięgu. A ja się z wami żegnam, strzałeczka, cześć!